święta dziękczynienia. To jest słowo dziękuję, jest też na takim motorem, można powiedzieć, związanym ze świątynią Bożej Opatrzności, ponieważ też w czerwcu w całej Polsce mówimy to słowo. To dziękczynienie za wszystkie łaski, które otrzymaliśmy, ale jest to związane też z tą świątynią, dlatego ona zawsze będzie znakiem dziękczynienia, bo ona wyrosła też z dziękczynienia. Więc to jest takie szczególne słowo. Dziękuję, tym bardziej Pan Jezus w Ewangelii, kiedy uzdrowił 10 osób, tylko jedna przyszła, żeby podziękować. Mówi, a gdzie jest reszta, żeby podziękować? Więc to sam Pan Bóg od nas oczekuje, żebyśmy byli wdzięczni. Podziękowania szczególnie pod adresem darczyńców, ofiarodawców, którzy nie szczędzili swojej hojności, swojego zaangażowania, swojej pracy, swojego czasu, żeby to miejsce powstało. Możemy powiedzieć, że utworzyła się rodzina Świątyni Bożej Opatrzności. Dlatego, że ta rodzina liczy około 100 tysięcy osób, którzy wspierają tę budowę, którzy są związani i są z tego dumni, że oni wypełniają zobowiązania przodków. Dlatego jest to taka piękna rodzina, która wspólnie buduje Kościół. Pięknie też, że Kościół jest na przedłużeniu drogi. Tak jak jest taki film rosyjski, który mówił, co to za droga, która nie prowadzi do Kościoła. A tutaj piękna droga prowadzi nas do Kościoła, do Świątyni Bożej Opatrzności. Mamy święto więc dzisiaj niepodległości, święto dziękczynienia, też święto jedności. Ksiądz kardynał Nycz mówił tutaj dzisiaj na rozpoczęciu tej mszy świętej o tym, że mamy deficyt jedności, poczucia wspólnoty. Ten deficyt dotyka cały świat, ale dotyka również Polskę. Czy Świątynia Opatrzności Bożej może być takim miejscem, które przypomni o tym, że właśnie jedność, że właśnie wspólnota to jest coś, co dzisiaj liczy się może najbardziej? To, co mówił ksiądz kardynał, to kwestia przymierza, czyli związku i z Panem Bogiem, ale też między ludźmi. To jest szczególne miejsce, kiedy spotykają się różne osoby. To jest dla nich wspólne dzieło. To jest dla nich wspólne wyzwanie, wspólne dziękczynienie. I dlatego też pięknie się dzieje, że w Świątyni Bożej Opatrzności jest to podziękowanie bardzo wielu osób z całego świata, nie tylko z Polski, ale też osób, które mają, można powiedzieć, różnią się między sobą. Ale to, co ich łączy, to jest właśnie świątynia. Na miejscu, czyli na miejscu otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie była Ewa Wasążnik, a rozmawiała z księdzem Pawłem Rytelem Adrianikiem. Gość Polskiego Radia 24. A już teraz zapowiedziany wcześniej temat, czyli kwestia bezpieczeństwa i kwestia bezpieczeństwa 11 listopada. W naszym studiu major Mariusz Gordowski, prezes Zarządu Centrum Analiz Strategicznych i Bezpieczeństwa. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czekamy jeszcze na drugiego gościa, ale mam nadzieję, że to nie względy bezpieczeństwa go zatrzymują, za chwilę się pojawi. Na razie dość możemy chyba ze spokojem spoglądać na to, co dzieje się na warszawskich manifestacjach. W programach informacyjnych oczywiście mamy cały czas sygnał pokazujący nam głównie Marsz Narodowców, a także ten marsz właściwie wiec zorganizowany przez Komitet Obrony Demokracji. Przypomnę, że wyruszył także, już wyruszył trzeci marsz, marsz antyfaszystowski. Na razie wygląda to wszystko bardzo, bardzo spokojnie. Natomiast przewidywania i zapowiedzi zapowiadały, że coś może się wydarzyć. Był chyba taki lekki niepokój. Tak. Trzeba jakby jasno stwierdzić, że były podstawy do tego, żeby obawiać się pewnych incydentów, że mogą być i prowokacje z kierunków jakby ekstremistycznych grup, że mogą być także incydenty, gdyby jakaś część demonstrantów chciała się przenieść w stronę, gdzie będą demonstrowały inne grupy. Ale ja myślę, że widać po części dojrzałość polskiego społeczeństwa, które jest podzielone dzisiaj, ale jest zdolne do tego, aby szanować poglądy innych. No, oczywiście jak zakończy się ten dzień, to tego jeszcze nie wiemy. Tak. Możemy co najwyżej liczyć na to, że rzeczywiście to wszystko będzie cały czas wyglądać bardzo, bardzo spokojnie. Natomiast skoro rozmawiamy o tak dużych pochodach, jedno miasto, centrum miasta, dwa bardzo duże pochody, trzeci pochód, trudno w tej chwili oszacować jak liczny, ale to jest zapewne przynajmniej kilkaset, kilka tysięcy osób. Jak zapanować nad tak różnymi, tak dużymi grupami? Jednego dnia w jednym mieście i tak naprawdę bardzo blisko siebie. Znaczy trzeba to jakby podzielić tą odpowiedzialność na dwie strony, bo z jednej strony jest to odpowiedzialność organizatorów i uczestników, to jest jakby ta pierwsza grupa, a druga grupa są to oczywiście służby, które próbują kontrolować sytuację, ale nie są w stanie kontrolować każdej rzeczy. Więc jeżeli mówimy oczywiście po stronie służb, to widzimy bardzo mocny postęp w ciągu minionych lat, ponieważ pochody trwają co roku. Widzimy, że policja i wszystkie służby, które wspomagają system obrony, system ochrony, robią wszystko, co mogą. Od monitoringów, od zbierania informacji, od oczywiście sprawdzania sytuacji jeszcze przed,
poprzez przygotowanie na każdą ewentualność. Natomiast ta pozostała grupa, czyli odpowiedzialność po stronie organizatorów i uczestników, jest to rzecz nie do końca do przewidzenia. Oczywiście organizatorzy mogą próbować w pewnym stopniu wpływać, przesłać komunikaty, a także w pewnym stopniu przez swoją działalność w ciągu roku przygotowywać ludzi do tego, że chcemy, że dana organizacja chce zrobić taki pokojowy pochód. Ale bardziej chodzi o pewnego rodzaju tonowanie nastrojów na przykład, tak, czy też no, pilnowanie, żeby w trakcie takiej demonstracji no, nie działy się rzeczy niepokojące, które mogą się jakoś rozszerzać i skutkować no, poważniejszymi incydentami. Czy to jest bardziej właśnie spojrzenie z drugiej strony, czyli bardziej wyczulenie na przykład sympatyków danego ruchu, uczestników danej manifestacji na to, aby uważali i wystrzegali się no właśnie tego, o czym pan mówił, czyli na przykład zachowań, no, które można uznać za prowokacyjne. Co jest bardziej istotne? Znaczy, ja myślę, że istotne są obie rzeczy, aczkolwiek to, co pan wspomniał, że to wyczulanie, to jest tak, że proces tutaj trwał kilka lat, ponieważ ten główny pochód, to jest pochód, odbywał się już wcześniej. Pochód kodu, z tego co rozumiem, to był pierwszy raz. W tym terminie tak. Tak. Ale widać, że to społeczeństwo, które bierze udział w pochodzie, ono także zmienia swoje podejście, ponieważ te największe incydenty były kilka lat wcześniej, kiedy ten pochód był inicjowany. Natomiast teraz, kiedy społeczeństwo zauważyło, że nie do końca o to chodzi, to samo społeczeństwo dojrzewa do tego. To jeszcze jedna kwestia. Który moment jest najbardziej niebezpieczny? Początek, sam przebieg takich manifestacji, czy na przykład chwila, kiedy wydaje się, że jest już po wszystkim, wszyscy zaczynają się rozchodzić do domów? Znaczy, jeżeli mówimy o przedziale czasu, to na pewno do połowy czasu, tak? Bo jeżeli spojrzymy na psychologię tłumu, to widać, że jeżeli żadna burza nie wybuchła w trakcie tej pierwszej połowy, kiedy jest największe zdeterminowanie do akcji, to w drugiej połowie prawdopodobieństwo jest mniejsze. Natomiast ważne są także punkty kluczowe. To znaczy, jeżeli pochód przechodzi koło miejsc znanych, koło miejsc, które mogą być niebezpieczne albo prowokować pewne akcje, to może się to zdarzyć na każdym odcinku marszu. Do której godziny, pana zdaniem, służby w Warszawie będą czuwać i będą cały czas no, w takim stanie podwyższonej gotowości? Jeżeli chodzi o policję i o służby ochrony państwa i miasta, to jest jakby cały dzień do końca dnia dzisiaj, dlatego że wiele osób jest przyjezdnych, wiele osób będzie tutaj przez cały czas, także aktywność będzie cały czas. To jest też jakby pragmatyka. Policjanci, którzy przyszli do służby dzisiaj, będą eksploatowani całą tą służbę, ponieważ i tak tą służbę muszą odbyć. No i tak jak zapowiadałem, jesteśmy już w pełnym gronie. Pan Dariusz Loranty, nadkomisarz w stanie spoczynku. Witam serdecznie Państwa. I były pewne zachowania, które są symptomatyczne dla danych grup. Na razie mojej pracowitości wybitny Azjata. Znaczy ja nie widziałem w życiu, żeby Azjata, na przykład Chińczyk, załóżmy tak, Chińczyk, Wietnamczyk, czy mieszkańc Japonii, na przykład zajmował się żebractwem. Nigdy tego nie widziałem. Znaczy Chińczyk, Wietnamczyk, Japończyk i tak dalej, przedstawiciele tych narodów dalekowschodnich, zawsze mi się kojarzyli z ciężką pracą. Nawet jak to być praca na ulicy, polegająca na sprzedaży czegoś, ale natomiast nigdy nie widziałem, aby na przykład wyciągali rękę do pieniędzy, bo to jest uważane w tym kręgu kulturowym za coś poniżającego. My Polacy na przykład też mamy swoje cechy spójne, takie jak gościnność i myślę, że to ludzie sami de facto się troszeczkę uczynili z tej kwestii. Adam Andruszkiewicz, poseł Nowo Kukiz 15, jest Państwa gościem i za chwilę do tej rozmowy wracamy. Święto Niepodległości. Generalnie, zgodnie z ustawą, narzucono ten obowiązek. Serdecznie witamy z godniowych podróży. Zatankuj nasze dowolne paliwo za minimum 49 zł i odbierz hot doga za złotówkę. Serdecznie witamy. Oferta dostępna na wybranych stacjach do 13 listopada lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na shell.pl. Media Expert. Czyszczenie ekspozycji. Od 12 do 14 listopada. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD. Super niskich cenach. Kierownik zgromadzenia odpowiada pełni
to po 200 tysięcy złotych za prowokatora, zacząłem starać się o fundusze europejskie w Niemczech, ten marsz reguluje prawo po zgromadzeniu, dokona jakie więc zniszczenia, a i tak opróżnimy kierownicą prowadzenia. Ale co chodzi o pewną teorię o stanie prawa? O obowiązujące stanie prawne i nakładane kary regularnie na organizatorów tego typu marszów. To nie ma tak, że nie było, że nie ma tych przypadków w Polsce. To jest standard normalny. Ale ja bardziej pytam o marsze europejskie. Takie pan powiedział, że mamy marsz, które dzisiaj się odmówi, które mają czasami bardzo radykalne poglądy. W dodatku idą w tłumie osób podobnie myślących, krzyczących podobne hasła. Zastanawiam się, ile na przykład pierwsze radio informacyjne wydają za ochronę, na przykład na jakichś kolorowych kamizelkach. Nie wiem, rzeczywiście ci ludzie są w stanie na przykład takimi emocjami jeżeli mówimy o marszu dla niepodległej, do Polska zapraszamy pierwsi uczestnicy Marszu Niepodległości dotarli na Błonia Stadionu Narodowego w Warszawie. Tam jest scena, gdzie mają odbyć się przemówienia kończące marsz. Na razie grają na niej zespoły muzyczne. Pada śnieg nad stadionem, krąży policyjny helikopter. W okolicach sceny jest bardzo dużo służb porządkowych w charakterystycznych jaskrawych kamizelkach. Nie ma jeszcze danych o liczbie uczestników w Marszu Niepodległości. Dobiega końca demonstracja organizowana przez Komitet Obrony Demokracji. Jak informował reporter TOK FM, uczestniczyło w niej około 10 tysięcy ludzi. Z placu zamkowego ruszyła natomiast demonstracja antyfaszystowska. Policja informuje, że wszystkie dzisiejsze zgromadzenia w Warszawie, ich dnia, jest ich 20, przebiegają spokojnie. Kilka tysięcy osób, w tym najważniejsi przedstawiciele duchowieństwa, władz państwowych i samorządowych, zgromadziła uroczysta msza święta za ojczyznę z okazji otwarcia świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie i Wilanowie. Była to pierwsza msza w budowanej świątyni. Generał Ryszard Kukliński był wielką postacią naszej historii, był rycerzem naszej niepodległości, mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości w Belwederze. Nadanie Kuklińskiemu nominacji generalskiej nazwał aktem sprawiedliwości historycznej. Akt nadania stopnia generalskiego odebrał Filip Frąckowiak, dyrektor Izby Pamięci Pułkownika Kuklińskiego. Po pracy nie znaleźli nikogo więcej pod śmigłem po lewinie, która zeszła ze zboczy rysów i porwała turystę. Poszkodowany mężczyzna został śmigłowcem przetransportowany do szpitala w Zakopanem, ma złamaną nogę. W Tatrach obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego według Dobru. W takich wypadkach turyści często bagatelizują zagrożenie. Teraz to wszystko. Kolejne informacje o 15.40. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Że strażacy Tarchomina są na łódkach, co najmniej 4 łódki po raz pierwszy w historii zabezpieczają, że gdyby ktoś przypadkowo wypadł, jest ratowany. Straż Marszu... To jest doświadczeń właśnie z ubiegłych lat? Doświadczeń, ponieważ oni robili to w skrajnej sytuacji we wrogości z organami ścigania. Święto niepodległości w TOK FM. I po raz pierwszy to organizatorzy, a to powinna administracja wyznać. Jesteśmy ponownie w studiu cały czas. Adam Andruszkiewicz, poseł klubu Kukiz 15. Raz jeszcze dzień dobry. W tym zakresie mówi pan, że właściwie ludzie się sami podzielili jakoś tak spontanicznie na te wspólnoty narodowe czy na różne kultury, ale no właśnie, można to wzmacniać albo można to osłabiać, można raczej nastawiać się na to, żeby te wspólnoty narodowe się umacniały. To jest taki trend, który widoczny jest mocno w Europie. Teraz te dyskursy, nazwijmy to nacjonalistyczne, mocno prawicowo odwołujące się do państw narodowych właśnie jakoś przeżywają swoją kolejną popularność w tym kręgu. Ale z drugiej strony można też stawiać na pewnego rodzaju inne wizje czy inne rozumienie tych wspólnot. Dlaczego akurat ten dyskurs, skoro pan się jakoś też identyfikuje, którego pan jest reprezentantem aktywnym, politycznym, pana zdaniem jest dzisiaj tak popularne. Świadomość, szanowni państwo, że to jest troszeczkę efekt takiego przychylenia, który miał miejsce w Europie, tak i na świecie wcześniej. To znaczy wiemy doskonale o tej rewolucji lat 60. tych lewicowych, które wykrywało pokolenie naszych rodziców. Tutaj w PRL-u nie było to tak mocno widoczne, ponieważ PRL był dosyć hermetycznym państwem, które no, jakby samo przesłuchanie, tak, Radia Wolna Europa, czy tam Radia Luksemburg nie było mile widziane wówczas, więc tutaj troszeczkę tych naszych wyglądało u nas, tak? Natomiast na Zachodzie ta rewolucja seksualna lat 60. była taka bardzo mocno lewicowa, tak, domaganie się właśnie jakby zaniżania pewnej wartości narodu, tak, na rzecz wspólnoty ludzkiej, też próbowanie multikulturalizmu pierwszy miał wówczas miejsce, tak? Także mi się wydaje, że przesycenie tymi wartościami, o których mówię, tymi lewicującymi, spowodowało dzisiaj jakby reakcję odwrotną młodego pokolenia, które moim zdaniem zaczyna dostrzegać pewne wady tych ideologii, na przykład multikulturalizmu. Ja często jeżdżę na Zachód, mam wielu przyjaciół, młodych ludzi i oni mówią wprost, że nie zgadzają się często ze swoimi rodzicami odnośnie na przykład zapraszania islamskich imigrantów.
Europy i zaczyna się spór między nimi. Między nimi i wydaje mi się, że właśnie stąd jest przede wszystkim ta taka ten grzech tą stronę taką narodową w państwach zachodnich, w państwach europejskich, spowodowany właśnie tym, że mieliśmy bardzo mocny odruch wcześniej stronę lewicową. To jest zazwyczaj w dziejach całego świata tak mamy. Mieliśmy przed rewolucją francuską, tak, wiadomo, wiosnę ludów, później znowu powrót takiego kultu wodza, tak, i tak dalej. Świat po prostu cały czas jego wahadło się porusza. W tym momencie skakujemy na tą falę, która mi jest bliższa właśnie tych tradycyjnych wartości i wydaje mi się, że ona potrwa też jak wcześniejsza fala, potrwa kilka dekad. Myślę, że to też się przyda. Użył pan kilkakrotnie słowa naród w swojej wypowiedzi, co to właściwie jest naród. Tutaj definicje są bardzo różne, tak, od takich bardzo prostych, jak chociażby kapitalistów Muszyńskiego, że jest to rodzina rodzin, tak, natomiast mi się wydaje, że naród jest to pewna społeczność, która no, ma pewną tradycję, ma pewną historię, niekoniecznie język czasami wspólny, tak, mówimy, że są narody, które posługują się kilkoma językami, ale mają pewną płaszczyznę wartości, tradycji, do których się odwołują i są tego bardzo świadome. I zazwyczaj naród również dąży do budowy państwa. Znaczy nie zawsze mówią o swoim państwie, w przypadku, że musi mieć kultur, że dba.